Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski miło mi państwa jest powitać i zaprosić na, podsu na podsumowanie najważniejszych wydarzeń kończącego się tygodnia. W dzisiejszym wydaniu programu warto zauważyć, w mijającym tygodniu goszczą redaktorzy naszego dziennika Artur Kowalski. Witam, szczęście Boże. Szczęść Boże. I redaktor Krzysztof Flosz. Witam, szczęście Boże. Szczęść Boże. Pierwszym tematem, jaki omówimy, będzie odmowa zaprzysiężenia 265 asesorów sądowych przez Krajową Radę Sądownictwa. Jako powód podano braki we wnioskach o istotnym charakterze. Jakie to braki? Do wniosków nie dołączono aktualnych zaświadczeń lekarskich i psychologicznych. Ministerstwo Sprawiedliwości uznało tę decyzję Krajowej Rady Sądownictwa za polityczną. Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła nie powoływać asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości. Wobec wszystkich 265 kandydatów wyrażono sprzeciw. Miało brakować dokumentów, między innymi zaświadczeń lekarskich i psychologicznych. I my przy analizie wniosków pana ministra stwierdziliśmy, że we wszystkich sprawach występują braki. I to braki o istotnym charakterze. Największa grupa braków to były kwestie niewykazania stanu zdrowia. O niespełnionych kryteriach ustawowych mówił także rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. Bronił się przed komentarzami o wszczynaniu wojny politycznej. Ci młodzi ludzie z Krajowej Szkoły to są w większości świetne kandydatury. Ale my musimy patrzeć na to, jak przyjdzie Kowalski do sądu i za stołem sędziowskim będzie zasiadał kto. Czy Chcielibyście Państwo być sądzeni przez asesora z plakietką „Przyrzeczenie odbierałem przed ministrem Ziobro. Takie działania Krajowej Rady Sądownictwa Ministerstwo Sprawiedliwości odbiera za złą wolę. Sprawa zaświadczeń lekarskich to tylko pretekst, mówi wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak. To wszystkie kwestie były badane po pierwsze przez dyrektora Krajowej Szkoły na dwóch etapach przyjęcia aplikanta do Krajowej Szkoły, kiedy trzeba było przedłożyć stosowne zaświadczenie, potem na końcu to było badane. Młodzi asesorzy wskazują w oświadczeniu, że przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa przekazują do wiadomości publicznej nieprawdziwe zarzuty pod ich adresem. Apelujemy o ważenie słów i oszczędność stosowania figur retorycznych, które nie sprzyjają uczciwej i rzetelnej dyskusji, jednocześnie oświadczamy, że każdy z nas pragnie wykonywać służbę, którą jest te sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w sposób należyty, sumienny i bezstronny, zdala od jakichkolwiek sporów, zagadnień czy kwestii, które mają charakter polityczny. Panowie, czy Krajowa Rada Sądownictwa, odrzucając wnioski 265 asesorów sądowych, e, strzeliła sobie w kolano? W jakiś sposób tak, no przecież to jest, to jest oczywiste, że całe to zagranie, to, to tak można określić, to jest to kolejny taki element tej politycznej walki. E, Krajowej Rady Sądownictwa. Ale do tej pory to um, mieliśmy taki obraz kreowany. Panie redaktorze, przepraszam, że, że przerywam, ale ta Krajowa Rada Sądownictwa, prezesi trybunałów, byli prezesi trybunałów, wielu ekspertów przedstawiało się jako ci obiektywni, niezawiśli. Niezależni e, sędziowie, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, którzy stawali w szranki z upolitycznionym, no, z natury rzeczy, upolitycznionym ministrem e, sprawiedliwości, e, rządem i, i, i partią? Wszyscy, wszyscy ci, którzy są przeciwni zmianom w wymiarze sprawiedliwości, zapewne nadal będą tak mówić, że ci członkowie Krajowej Rady Sądownictwa są właśnie. W ten sposób określać, jak to pan redaktor tutaj przywołał. No ale ja, ja, ja bym w tej sprawie powiedział, że ty, tym większa jest jeszcze odpowiedzialność tutaj pana prezydenta, który też zgłasza, prawda, regulację, swoją, swój projekt ustawy w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, tym większa jest odpowiedzialność, żeby to wszystko tak zrobić i aby tę reformę wymiaru sprawiedliwości przeprowadzić, i ją dokończyć. Panie redaktorze, strzał w kolano? To znaczy strzał w kolano o tyle, że KRS potwierdziła, że jest ciałem politycznym. Ja chciałem zwrócić uwagę na wypowiedź, która była tu w materiale pana sędziego Żurka, który powiedział, że no, czy chcielibyście państwo mieć w sądzie prawda, sędziego, asesora, który ma plakietkę, że odebrał prawda, mianowanie przez, od, od, od Ministerstwa Sprawiedliwości? Powiem szczerze, rzecz kuriozalna, bo przecież minister wysłał tylko kandydatów i KRS miała ich zatwierdzić. Do tej pory działo się to z automatu. Więc to pokazuje tak naprawdę, że jest to polityczny spór, bo przyznam szczerze, że nigdy nie słyszałem, żeby ktoś szedł do sądu i się zastanawiał, czy dany sędzia był mianowany, na przykład, przez postkomunistę Kwaśniewskiego, czy był mianowany przez prezydenta na Lecha Kaczyńskiego, tak? czy przez, 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 przez prezydenta Wałęsę. To jakby dla ludzi jest w ogóle sprawa nieistotna, tylko funkcjonowanie. Zaczynał ka karierę w PRL-u, tak, głęboko. Tak, więc, więc to, to, to ludzi nie interesuje. Poza tym sprawa dotyczy tak naprawdę też rykoszetem odbija się, Kwestia tej szkoły sądownictwa. Dlatego, że to już sprawa jest zapomniana, ale, ale KRS i ten sędziowski establishment ma duże zastrzeżenia tej szkoły, twierdząc, że jest to kuźnia kadr właśnie pisowskich. Zresztą ta sprawa też stanęła, była jakimś tam pobocznym elementem też krytyki polskiej ze strony instytucji unijnych. Za tę szkołę, że to rzekomo jest łamanie niezawisłości i tak rektorze, dalej. Tak, szkoła nie była powołana. W tak, ale właśnie, tej ale, ale właśnie się, jakby skumulowały zastrzeżenia, a tam była, były drobne zmiany prawne dotyczące tej szkoły, ale to jakby się skupiło wszystko. Na, w tej chwili na ministrze Ziobrze jest nawet właśnie karany za to, że czy krytykowany za jakieś tam działania administracyjne w szkole. I, I to widać było w tej wypowiedzi sędziego Żurka, właśnie ten konflikt polityczny. Bardzo źle się stało przede wszystkim dlatego, że y, wątpię, żeby jakaś znacząca grupa spośród tych asesorów, żeby jakoś była zaangażowana. Myślę nawet, że mało kto był zaangażowany politykę. że właśnie poli wiele osób mówiło, że niektórzy z tych asesorów, którzy w tej chwili mieli być zaprzysiężeni, a nie zostali, rozpoczynało edukację w tej szkole, naukę w tej szkole i w 2009 roku. Nie, no, tak, bo dla tego, dlatego, że to nie jest tak, że tam się odbywa dwa semestry, prawda, niektórzy um, po jakimś czasie wracali do szkoły, jedni dłużej, inni krócej, nie. ale jednak no, nie jest to tak, że, prawda, że to były osoby, które przyszły, a zresztą nawet gdyby przyszły tylko za, za kadencję obecnego rządu, to przecież kończyły studia prawnicze na różnych uczelniach w różnym okresie, bo ludzie nie zawsze się od razu dostają na aplikację, prawda, czasami zdają dwa, trzy razy na aplikację, żeby się dostać, więc, więc to w większości co są osoby, które w ogóle nie miały żadnych ani z, z innym, czy z takim ugrupowaniem, powiedzmy, jakichś tam związków, czy, czy można powiedzieć jakoś, jakoś biograficznie związanych. Więc tak naprawdę jest to, jest to uderzenie w asesorów, ale jednocześnie KRS uderzyła w obywateli, bo przecież ci ludzie mieli wzmocnić sądy, ci ludzie tak, mieli zająć się. Bardzo y często tak. był argument przytaczany przez KRS, że tak naprawdę problem tkwi w tym, że jest zbyt dużo spraw. A zbyt mało sędziów. No i właśnie asesorzy przecież mają się, asesorzy mają się uczyć, nabierać doświadczenia. Y I tutaj można powiedzieć, że nagle przerywamy ten y ciąg kształcenia młodych kadr sędziowskich. Mm -hmm. Jestem ciekaw, no jak teraz ta sprawa zostanie rozwiązana, ale mówię ta kwestia to jest jakby no kol kolejny kamyczek do ogródka KRS-u i potwierdzenie, że jest to instytucja w tej formule niestety do zmiany, do reformy, co zresztą potwierdzili członkowie, niektórzy członkowie KRS, którzy nie są sędziami. Byli no, wręcz oburzeni właśnie takim postępowaniem en bloc, prawda? W wyrzucenie wszystkich kandydatów. No ja rozumiem, że KRS i to nawet byłoby wskazane, miałby że nie wiem, do 10% kandydatów, prawda? Bo to zawsze się w takim dużym gronie zdarzą jakieś przypadki, że są jakieś zastrzeżenia. No ale wszyscy. Ale to no, wtedy, że wszyscy, to zastosowano prawda? tak no. naprawdę. Y, 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 może nie tyle odpowiedzialność zbiorową, co y, braki formalne znaczy, dla Nie można zbiorowo, było ukarać, tak. nie można było ukarać, uderzyć ministra, no to uderzyło się tak. asesora. Czy to tak było, no, jednak odpowiedzialność zbiorowa jednak była rzeczywiście. Ale czy ta wypowiedź jeszcze nawiąże chwilę m, do tej wypowiedzi e, pana e, e, sędziego Żurka? Odnośnie, to, to pytanie takie rzucone do opinii publicznej, czy chcieliby Państwo być sądzeni przez sędziów wskazanych przez Zbigniewa Ziobro, czy to nie jest stygmatyzacja i jakby też stygmatyzacja na przyszłość wszystkich sędziów, którzy wejdą do zawodu za obecnej władzy? No to jest taki element tej właśnie bieżącej walki. Jest, oczywiście, że jest próba stygmatyzacji. I też, też może mamy do czynienia z taką. Pewną utratą kontroli nad, nad tym napływem nowych, nowych ludzi, nowych twarzy do samego zawodu sędziowskiego. To jest też, myślę, pewna forma presji, bo myślę, że jednak członkowie krs zdają sobie sprawę, że, że dni tej instytucji są policzone, w takim czy kształcie jej nie będzie, będzie nowa w nowy sposób powoływana, i jest to pewna, moim zdaniem, presja. Na środowisko sędziowskie, że ci, którzy nie, nie poprą kandydatów wskazanych przez establishment sędziowski, bo przecież sędziowie teraz będą mieli większą możliwość głosowania, wybierania swoich przedstawicieli, będą bardziej docenieni ci sędziowie z niższych sądów, a ci właśnie dopiero zaczynają często karierę sędziowską, czy zaczęli ją rok temu, czy dwa lata temu, właśnie tak, 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 taki szantaż. Jak nie poprzecie naszych ludzi, to my za jakiś czas powiemy, że jesteście prawda, sędziami ziobry. Kaczyńskiego i tak dalej, prawda? Nie z sędziami, którzy sądzą w imieniu Rzeczypospolitej, ale... Ale, ale dziś, Rzeczypospolitej dzisiaj, dzisiaj, no. dzisiaj ze, ze, ze swojej perspektywy mogą tak mówić, no ale y, dążymy właśnie y, y, do tego, aby ten establishment został rozbity w jakiś sposób. No ale to, co pan redaktor już y, mówił o tym y, y, wskazywaniu, że to jest sędzio, sędzia pisowski Kaczyńskiego Ziobry, to już się stało y, przy okazji Prezesów sądów, kiedy otrzymywali nominacje, więc zostali przez środowisko w jakiś tam sposób naznaczeni, że są ci, którzy sprzeniewierzyli się tej solidarności sędziowskiej. No, nawet, nawet, nawet były przypadki przecież usuwania ze Stowarzyszenia Justicji, więc to w ogóle są, są rzeczy aberracyjne. Tak naprawdę, ja jestem ciekaw y, co się stanie, bo, bo ta sprawa być może będzie miała finał w Sądzie Najwyższym, bo asesorzy zapowiadają, że takie działania podejmą, no bo w tej chwili nie mogą wykonywać swojego no zawodu. Ciekawe, nie nie mogą wykonywać wiecie. swojego zawodu, więc mhm. są w takiej próżni, bo no szkołę skończyli, powinni zacząć pracować jako asesorzy w sądzie. I teraz tak, no, proste pytanie, z czego ten człowiek na przykład ma się utrzymywać? Tak? No, dostawałby pensję asesora, a teraz tak, w szkole już, nie, już go nie ma, asesorem jeszcze nie jest, no, takie kompletne zawieszenie. To może też chodziło o to, bo to jest o tyle dziwne, że przecież Krajowa Rada, Krajowa Rada Sądownictwa mogła wezwać do uzupełnienia tych braków formalnych. No przecież przedstawienie zaświadczenia lekarskiego to nie jest jakaś nie wiadomo jaka czynność. To przecież nie gonił termin, nie gonił w żaden sposób termin. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że wszyscy nie spełniają jakichś wymogów formalnych, który, które mogą spełnić dostarczając zaświadczenie, to chyba nie ma żadnych przeszkód, aby To, to panowie pytanie, jeszcze jedno w tym temacie. Czy... Ta decyzja Krajowej Rady Sądownictwa pomogła prezydentowi i może Pisowi w dojściu do porozumienia, właśnie wokół projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nie wiem, czy nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób miało decydujący, ma, ma jakieś decydujące znaczenie. Na pewno spowodowało to, że wzrosła presja społeczna że na to, aby. Prezydent z większością rządzącą wreszcie uzgodniły takie stanowisko, aby ta reforma była przeprowadzona. A czy, czy pomogło pisowi i prezydentowi? No nie, nie, niekoniecznie bym powiedział. Na że... pewno na pewno KRS zrobiła wiele, żeby, żeby y, dopomóc w tym porozumieniu, właśnie, ale no, czy, czy tak się stało, No to nie wiemy. Ale akurat dali pretekst, y, że prezydent na przykład mógł się poczuć niecierpliwiony i w sumie oszukany, no bo KRS miała, że tak powiem, możliwość zachowania się, zachowania się w sposób, tak jak, tak jak należało, czyli, czyli obiektywny, spokojny, no a zrobiła, po prostu wywołała awanturę polityczną. A kiedy skończy się ten serial spotkań w Belwederze lub w Pałacu Prezydenckim i rozmów o Reformie sądownictwa, bo tu już któraś z kolei, dzisiaj było spotkanie yy, ministra z Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy z posłem Stanisławem Piotrowiczem, szefem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości na temat właśnie tych projektów. To już kolejne spotkanie. Mamy, mamy mieć jeszcze chyba jedno spotkanie na szczycie samym. No ale jeszcze ma być kolejne spotkanie, z, z, gdzie będą ustalane kwestie szczegółowe. No wynika z komunikatów, że właśnie na tym niższym poziomie. To Ile tych spotkań jeszcze ma być? No, ja, ja liczę, że to już będzie końcówka tych uzgodnień, te przepisy i te, i te przepisy będą mogły zostać uchwalone w tym ja, roku. Ja, ja powiem taki, skieruję apel do, do polityków, panowie, jest jesień, listopad, jest zimno, dziennikarze stoją przed pałacem prezydenckim na chłodzie, jest dość nieprzyjemnie, więc może już te negocjacje długie powinny się zakończyć, zakończyć chociażby z tego powodu. Panowie, przechodzimy do kolejnego tematu. Grzegorz Schetyna przedstawia kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta stolicy w przyszłorocznych wyborach samorządowych. To Rafał Trzaskowski. W ostatniej kampanii samorządowej szef Sztabu Wyborczego Hanny Gronkiewicz-Walc. Ma to być wspólny kandydat całej opozycji, który zatrzyma Prawo i Sprawiedliwość podczas przyszłorocznych wyborów samorządowych w Warszawie. Tak chce Grzegorz Schetyna. Chciałbym, żeby Rafał Trzaskowski był kandydatem platformy obywatelskiej, więcej, całej zjednoczonej opozycji w wyborach na prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Ten nowy etap lepszej współpracy z innymi opozycyjnymi partiami wzbudził jednak duże zdziwienie wśród polityków Nowoczesnej, która do wyborów chce wystawić Pawła Rabieja. Dzisiejsza deklaracja platformy obywatelskiej Grzegorza Schetyny nie ułatwia prowadzenia rozmów o współpracy, nie robi się takich rzeczy w trakcie negocjacji. Komentując sytuację, rzecznik prawa i sprawiedliwości Beata Mazurek napisała na Twitterze, że współpraca pomiędzy platformą i nowoczesną szybciej się skończyła niż się zaczęła. W Warszawie opozycja Platforma Obywatelska i Nowoczesna próbuje przekonać, że osobno znaczy razem, dlatego wystawiają Trzaskowskiego i Rabieja. Totalna logika. Tak czy inaczej, Rafał Trzaskowski do walki wyborczej już się przygotowuje. Ta najważniejsza bitwa o samorząd stoczy się tutaj w Warszawie i dlatego ja się zdecydowałem kandydować. Dlatego, że nie można oddać Warszawy w ręce Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, Warszawa potrzebuje zmiany. Mnie, jako Warszawiaka, bulwersuje dokładnie to samo, co większość Warszawiaków czyli oddawanie kamienic dziwnym układom, kilometrowe korki w mieście, zaniedbane centrum i wszechobecne reklamy. Warszawa potrzebuje nowego, świeżego spojrzenia, mówi kandydat z Chetyny Rafał Trzaskowski. Czy będzie ono nowe i świeże, skoro, jak przypomina minister Patryk Jaki, Trzaskowski jest autorem kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Walc? Rafał Trzaskowski był, a, a jest autorem zwycięstwa Hanny Gronkiewicz-Walc. Rafał Trzaskowski to czwarta kadencja Hanny Gronkiewicz-Walc. No właśnie, czy y, Rafał Trzaskowski przekona warszawiaków do tego, że jest nową twarzą, nową jakością, nowym powiewem. I to, co bulwersowało y, i Rafała Trzaskowskiego, a także warszawiaków, no już nie będzie bulwersować. No jest pytanie, jest pytanie o wiarygodność i ni niestety to mo można powtórzyć. Miało nie być czwartej kadencji Hanny Gonkiewicz berlitz i wygląda na to, że Platforma chciałaby, żeby ta czwarta kadencja była. No bo ewentualna prezydentura y, pana posła Trzaskowskiego oz oznaczałaby właści właściwie, właściwie to samo pan poseł Trzaskowski jako szef kampanii, i autoryzuje w jakiś sposób to, co się dzieje w czasie tej kampanii, to, co się działo podczas tej kadencji, to, co się działo podczas poprzednich kadencji. Więc no, jeżeli, jeżeli, jeżeli tutaj też słyszymy to, co bulwersuje już kandydata Trzaskowskiego, to, co się dzieje w Warszawie, prawda, ta prywatyzacja, no to jest, to jest niestety ten sam poziom takiej arogancji politycznej, którą wyraża też pani prezydent Gronkiewicz-Walc. No niestety. Panie redaktorze, jest szansa, jaka jest szansa na to, że właśnie Rachał Trzaskowski przekona do siebie warszawiaków? Dzisiaj się ukazał sondaż, że podobno ma wygrać wybory w drugiej turze, bez względu na to, kto będzie kandydatem z PiS. No ale to nie jeden polityk miał bardzo dobre notowanie na początku, a biorąc pod uwagę, że do wyborów jest bardzo daleko, jeszcze ponad rok, to w zasadzie, 13 miesięcy mniej więcej, to w zasadzie no, jego gwiazda może szybko zblednąć. Tym bardziej, że chodzi nawet nie tyle o, znaczy chodzi o, o to, że właśnie był związany, jest przecież związany z Warszawą i z Haną Gronkiewicz-Walc, raczej to odcięcie się nastąpiło niedawno stosunkowo i niewątpliwie będzie musiał się Rafał Trzaskowski no, zderzyć z tym, że będzie ciągle mu upominany. A to właśnie mm, kierowanie kampanią pani Gronkiewicz-Walc. A to, że tak powiem, brak, brak krytyki pani Prezydent z Jego ust, bo tak naprawdę te różne słowa, które wypadają, to była taka miękka, dość krytyka. I myślę, że też ciężko mu będzie pozbyć się takiej aury polityka którego łatwo, że tak powiem, jest ośmieszyć. Już nawet jeden z posłów z 15 dzisiaj yy, użył takiego no, sformułowania, które no, pewnie będzie w kampanii używane i też będzie ośmieszające, mówiąc o Hannie Gorenkiewicz, że to mamusia, a Rafał Trzaskowski, że to synuś. Prawda? Więc to też na pewno nie będzie, nie będzie mu sprzyjało. Jedyna szansa tak naprawdę dla Rafała Trzaskowskiego na wygranie tych wyborów byłaby taka, że no PiS tak podpadłby Warszawiakom, że no każdy kandydat byle tylko nie kandydat yy no, pisu. Trzeba zaznaczyć, że w Warszawie bardzo silne są te środowiska yy, antypisowskie, bardzo no, yy, silna jest też platforma i inna No Ale przecież nie, 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 nie przypadkiem jednak Hanna gronkiewicz że była trzy razy wybierana. No, więc, więc A to tak, Teraz jest inna trochę atmosfera, bo, bo jednak yy, 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 yy jest wielu wyborców rozczarowanych platformą. I, I zwyczajnym złodziejstwem, jakie, jakie w Warszawie wyszło na jaw, teraz, czy jest ukazywane, po prostu, więc, więc ludzie, mimo różnych sympatii. A, a tak naprawdę czy o wyniku wyborów zdecyduje sytuacja... tak zwany elektorat centrowy, ten, który nie jest ani twardym elektoratem PiSu, ani Platformy, a tu ludzie no, są wrażliwi. A właśnie, właśnie Może się powtórzyć ta sytuacja sprzed właściwie już dziesięciu ponad lat. E, nawet więcej, e, kiedy Warszawiacy byli zmęczeni Pawłem Piskorskim, tymi aferami, które wtedy e, d, niszczyły miasto. I na tej fali tego niezadowolenia wygrywa wybory Lech Kaczyński, prezydenckie w Warszawie. No, właśnie o to, o, 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 o to chodzi. Co prawda, wtedy no, PiS nie miał aż tak, może powiedzieć, w Warszawie negatywnego elektoratu jak ma teraz, ale rzeczywiście wydawało się, że, że Lech Kaczyński nie ma szans w starciu. Tak, tak. W, w wyborczym, że druga tura między nimi a Piskorski, mimo tych afer warszawskich, ale jednak to były afery trochę innego rodzaju. To były afery związane z inwestycjami, czyli zwykłe łapówki. I to ludzie jakoś, no mniej czy bardziej, no ale powiedzmy uznali jako pewien element, no, no jest tak, po prostu wtedy tak było, że, że, że ta korupcja była rozpowszechniona bardzo mocno i doskwierała ludziom. To też było krótko po aferze Rwina, więc klimat też był, też był przeciwko korupcji. A tutaj natomiast mamy do czynienia z przypadkami, no, grabieży majątku, a poza tym... I to nie swoje, i, 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 to, i to z mafijnego wręcz układu i do tego mamy krzywdę tysięcy rodzin, prawda, które musiały się wynosić z tych kamienic, bo byli tam po prostu wyrzucani brutalnie, a nie wykwaterowani w kulturalny sposób. Więc tutaj rzeczywiście to będzie, no i, i ta sprawa będzie trzaskowskiemu ciążyła cały tak, czas. A jaka jest szansa na to, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem całej opozycji? Ale... Tutaj wiele było różnej dyskusji o, wspólnym, o kwestii uzgodnienia wspólnego kandydata. Ja, ja też ja jednak przypomnę, że na przykład pan poseł Rabiej z nowoczesnej to już od jakiegoś czasu funkcjonuje w przestrzeni publicznej jako osoba, która ma być kandydatem nowoczesnej na prezydenta e, Warszawy, więc to trudno mówić o tym, że miałyby być jakieś Jakieś uzgodnienia wspólnego kandydata zresztą też by było trochę, trochę takie dziwne, zdumiewające, jeśli na przykład taka partia jak Platforma Obywatelska, y, największa partia opozycyjna, miałaby rezygnować z przedstawienia swojego kandydata w Warszawie. panie I, I z tego samego powodu będzie ciężko się dogadać opozycji, żeby wystawić wspólny kandydata w innych dużych miastach, tam gdzie, tam gdzie takie możliwości istnieją. Ale to jest sytuacja, scenariusz na... Obecną usta ordynację wyborczą. A gdy się ordynacja wyborcza zmieni i będzie tylko w wyborach na wójtów, burmistrzów, prezydentów, jedna tura głosowania. Wtedy. No, pytanie, czy tak będzie ordynacja robiona, myślę, że jest to raczej jednak mało prawdopodobne, bo mhm. byłoby to wbrew y, 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 i pewnej, pewnej, pewnej tradycji, tak, czas, ale tego czasu już jest niewiele stosunkowo. M, ale byłoby to wbrew całej tej tradycji wyborczej. Oczywiście nigdzie nie jest, to, to nie jest jakiś dogmat, że muszą być, prawda, dwie tury, no ale tak się przyjęło, prawda? Chociaż no, są pewne wyjątki, bo na przykład mamy wybory, wybory, wybory senatorów teraz i nie ma drugiej tury, prawda? Kiedy, kiedyś była druga tura, przechodzili kandydaci z największym poparciem do drugiej tury, jeżeli nikt nie zdobył połowy głosów, więc, więc tutaj jakby nie ma ten, ale tu jednak są wybory bezpośrednie prezydentów, burmistrzów, wójtów, więc raczej chyba ciężko byłoby PiSowi uzasadnić konieczność czy potrzebę rezygnacji z drugiej, z drugiej tury, więc no ja osobiście no, na razie w, w tym momencie uważam za mało prawdopodobną zmianę organizacji. Panowie, przechodzimy do kolejnego tematu tego tygodnia. Hiszpania i Katalonia. Aresztowania członków katalońskiego rządu, europejski nakaz aresztowania dla premiera Carlesa Pugimonta, budowanie, blokowanie dróg i torów kolejowych. Tak w ostatnich dniach wygląda sytuacja w Katalonii. Nadal tysiące mieszkańców tego regionu domagają się roz... niepodległości, ale jest też duża część katalończyków, którzy nie chcą odłączenia się od Hiszpanii. Pod koniec października rząd centralny w Madrycie zawiesił deklarację niepodległości Katalonii, przejmując tym samym władzę w tym regionie. Dziś rozwiązałem parlament Katalonii i wezwałem do zorganizowania wyborów w tym regionie 21 grudnia. Rozwiązany został także regionalny parlament i rząd. Odwołano wysokich rangą urzędników. Zamknięto zagraniczne przedstawicielstwa Katalonii. 20 katalońskich polityków wezwano do złożenia zeznań. Zarzuty są poważne: rebelia, działalność wywrotowa i malwersacje. No właśnie czy. Uda się tę sytuację w jakiś sposób opanować. mamy te aresztowania, to są najnowsze informacje i zarzuty poważne. Zdrada stanu. Można powiedzieć w ten sposób, że ta sytuacja jest opanowywana właśnie w, te, właśnie w tej chwili. Też tutaj warto, warto to pod, podkreślić, że e, rzeczywiście duża część też Katalończyków nie jest wcale za ogłoszeniem niepodległości. Wbrew, wbrew temu, co, co tak się generalnie można w przestrzeni publicznej usłyszeć. I Katalonia zresztą dysponowała bardzo daleko idącą autonomią, gdzie, gdzie tą odrębność właśnie mogli sobie pod, podkreślać i, rzeczy, i rzeczywiście tę autonomię mieli. To, co teraz się dzieje jest konsekwencją tego, wy, tego wystąpienia ogłoszenia, um, um, prawda nie tak, ale bardzo zdecydowane kroki władzy w Madrycie. Już, już, bardzo już zdecydowane. kroki zdecydowane były na tym wczesnym etapie, gdzie no no, dochodziło do, 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 do strasznych scen pacyfikacji. Tej, 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 tej ludności, która się do, była za, za ogłoszeniem niepodległości. No Teraz, teraz mamy no, też, niestety, też smutny taki ciąg dalszy. Panie redaktorze? Znaczy, myślę, że wielu Katalończyków może zrewidować swoje podejście do kwestii niepodległości, widząc, że tak naprawdę ta deklaracja niepodległości nie uzyskała żadnego poparcia międzynarodowego ani Unii Europejskiej, a katalończycy najbardziej liczyli na Unię Europejską, że polityka regionalizacji Unii, którą prowadzi Unia, prawda, spowoduje, że będzie nacisk na rząd w Madrycie, żeby uznał niepodległość Katalonii, oni liczyli myślę też w dużym stopniu na powtórzenie kasusu kosowa na przykład gdzie kosowo zostało oderwane siłą tak naprawdę od serbii tutaj o tym oderwaniu siłowym nikt nie mówił natomiast chodziło o siłę polityczną prawda że będzie nacisk na rząd w madrycie żeby zgodził się na niepodległość katalonii to okazało się mrzonkami. No, i w tej chwili myślę, że wiele osób zda sobie sprawę, że ogłaszanie niepodległości to będzie taka droga donikąd, bo no cóż to jest za niepodległość, której nikt nie uznaje. No, no, no Z kim będziemy, prawda? No, ale jeszcze chciałem zapytać o te sytuacje, które stwarza rząd w Madrycie. No jednak tak, to co było co się działo podczas głosowania, zamykanie lokali wyborczych, przejmowanie urn z głosami, w tej chwili są aresztowania, grożą poważne kary. I Unia Europejska uważa to są wewnętrzne sprawy. Hiszpanii. Bo to są, są, są wewnętrzne sprawy Hiszpanii. Ale i tak powinno być. Y to znaczy tak, y bo trzeba się zastanowić nad, nad, nad tym, ja, w jaki sposób y Katalonia może zdobyć niepodległość. No, tylko zgodnie z prawem, albo zbrojnie, na co nie mam oczywiście możliwości, bo poza siłami policji, policji katalońskiej przecież Katalonia nie ma sił zbrojnych, tutaj o żadnej wojnie nie może być mowy z, z Madrytem. Albo na zasadzie na, na drodze prawnej, a ta droga prawna została złamana, bo jeżeli Katalonia nie dotrzymała procedury wyjścia, bo każdy, każdy rejon autonomiczny może teoretycznie opuścić Hiszpanię, ale musi tę procedurę skomplikowaną zachować. Tej procedury nie zachowano, ona jest zresztą bardziej chyba skomplikowana nawet niż wyjście jakiegoś kraju z Unii Europejskiej, tego nie zachowano. Trybunał Konstytucyjny hiszpański, który przecież ma władzę nad Katalonią też orzekł, że referendum jest, jest nieważne, więc oczywiście można dyskutować o skali tych działań, brutalności politycznej. Policji, ale no, rząd hiszpański musiał to referendum zablokować. Panowie, na koniec jeszcze naszego programu chciałam o jedną rzecz zapytać. Jak skończy się sprawa Pomnika e, Świętego Jana Pawła II i tego wyroku sądu, który nakazał usunięcie krzyża z tego pomnika? Na, pe na pewno to oświadczenie pani premier Beaty Szydło, która zadeklarowała, że, że chętnie po przywitamy Pomnik Ojca Świętego w naszym kraju, pozwoliła bardziej też nagłośnić tę sprawę. Nie wiem, jak się skończy. Ja, ja kibicuję, ja, ja powiem tak, że kibicuję tym mieszkańcom tego miasteczka w Brytanii, aby oni jednak zdołali ten pomnik u siebie zatrzymać. To jest szansa, że tak się stanie, ponieważ ma, ludzie już zbierają pieniądze, żeby wykupić ten grunt od miasta. I pozostawienie pomnika byłoby najlepszą rzeczą, bo też byłoby to utarcie nosa tym wszystkim lewakom, prawda, y, ludziom, którzy są no, wrogo nastawieni do kościoła, walczą z kościołem, że jednak y, determinacja ludzi powoduje, że pomnik zostaje. A czy ten, ta sytuacja spowoduje, że jakaś refleksja we Francji będzie co do samej wolności? No bo to jest tak naprawdę naruszenie wolności i obywatelskiej, i religijnej. Nawet artystycznie. Tak pewnie, pewnie u niektórych osób tak, ale nie sądzę, żeby to był jakiś powszechny proces. Francja już jest tak z, z tak krajem nastawionym antykatolicko, antychrześcijańsko, jako społeczeństwo, elity przede wszystkim tego państwa, że raczej no, proces ten no tak, no, nastąpi kiedyś, pamiętać, mi nadzieję, ale nie za szybko. Pamiętać, że Polska miała komunizm 50 lat, a Francuzi mają matkę komunizmu 200. No, i to są tego owoce. Bardzo Panom dziękuję za tę rozmowę, za dyskusję. Naszymi gośćmi w tym wydaniu programu Warto zauważyć w mijającym tygodniu byli redaktorzy naszego dziennika Krzysztof Losz dziękuję dziękuję, i Artur Boże. Kowalski. Dziękuję. dziękuję, szczęść Boże. Kolejne wydanie programu Warto zauważyć w mijającym tygodniu, już za tydzień w piątek o godzinie 19 rozpoczynamy. A teraz życzę Państwu dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia z Panem Bogiem.